Witam z tej strony projekt Early Way, Grzegorz Górski i Jakub Broniecki. Dzisiaj pokażemy Wam sposoby pozyskiwania wody podczas Waszych wypraw survivalowych do lasu. Jak się Wam nie uda znaleźć źródła wody, o którym porozmawiamy później, to jakoś trzeba sobie radzić. Lecimy. Pierwszym sposobem jest tak zwany knot. Zrobienie tak zwanego knota, czyli zabieramy koledze owijacze do stópek. Bierzemy swoje, związujemy je tak, aby zyskać jak najdłuższy kawałek materiału. Im większa powierzchnia materiału, oczywiście, no to tym więcej możemy uzbierać wody. Oczywiście może to być jakikolwiek kawałek materiału, tak? Nie muszą to być specjalne, wyprodukowane do tego celu onuce. Owijacze. No. Jak już mamy taki ładny szalik zrobiony, owijamy go wokół drzewa. Dobrze znaleźć właśnie takie pochylone drzewo, ale także można to zrobić na normalnie stojącym drzewie. Nie trzeba szukać ani ścinać drzew. Nie wiem, to mi w miarę ciasno, żeby materiał był przy materiale. Można równie dobrze zrobić tą samą technikę ze spodniami. To się do tego super nadają. I działa to mniej więcej tak. W nocy i w dzień zbiera się rosa na drzewie, podczas deszczu i tak dalej. Woda spływa po drzewie, materiał nasiąka. Przechodzi przez wszystkie warstwy tego przez wszystkie warstwy materiału przechodzi woda. Na końcu robimy tak zwany knot i kładziemy miskę. Jest to sposób pozyskiwania wody, który możecie zostawić na noc po prostu w czasie jakiegoś deszczu. Jeżeli zostajecie dłużej po prostu w tym miejscu, na noc sobie rozwijacie taki knot, rano wstajecie, macie naczynie pełne wody. Dziękuję. Drugim sposobem do zbierania wody, też polegającym na ściąganiu wilgoci z rosy, mgły, jakichś tam mrzawek lekkich, jest coś takiego. Wykopujemy sobie dołek, taki, żeby nam się mieściła w nim miseczka z takim, no dość sporym zapasem. Ogólnie im dołek większy, tym lepszy, ponieważ mamy większą powierzchnię. No ale tutaj na potrzeby tylko ilustracji mamy sobie dołek taki. Umiejscowiamy w nim ten garnuszek i potrzebujemy kawałka materiału. Rozkładamy go nad tą całą naszą konstrukcją i w jakiś sposób przytwierdzamy. Można na przykład wbić sobie jakieś kołki, nie wiem, przyłożyć to kamieniem, cokolwiek. Tak, żeby było to w miarę, no nawet nie naciągnięte, ale zamocowane. I teraz centralnie nad tym kubkiem, który mamy w środku, musimy to jakoś obciążyć, żeby nam się zrobił spadek. Ja akurat użyję kamyka, który widzieliście w poprzednim odcinku. I działa to dokładnie w taki sam sposób, jak działał ten pokazany przez nas przed chwilą knot. Wilgoć się zbiera i skapuje do kubka. Też jest to metoda, która zajmuje dużo czasu. Najlepiej ją zostawić na noc. Tyle. Trzecim sposobem pozyskania wody i, jak się wydaje, prawdopodobnie najłatwiejszym jest wyciśnięcie go z mchu.
mech gromadzi swoją, gromadzi wodę. Spokojnie możemy go oderwać. I wycisnąć jak gąbkę. Ta woda już ma wstępną filtrację, więc też nie możemy, nie musimy się zbytnio martwić o jakieś zakażenie. Ale mech działa w dwie strony. Jeżeli nie mamy w czym przenieść wody, równie dobrze bierzemy sobie właśnie kawałek mchu, wlewamy na niego wodę, zawijamy jakąś szmatkę i możemy sobie uzbierać tego mchu. Oczywiście więcej nasączyć, on nie będzie przeciekał, dopóki nie zostanie wyciśnięty. W ten sposób możemy sobie podróżować. Jeszcze raz, jak to działa. Bierzemy sobie. O, tak. I wyciskamy. Najprostszy sposób pozyskania wody na szybko. O. Kolejnym sposobem pozyskania wody. Akurat jesteśmy w takiej sytuacji, która nam bardzo go ułatwi. Będzie zbieranie wody za pomocą naszych ubrań. Idziemy na polanę, gdzie zbierzemy za pomocą koszuli. Najlepiej to są oczywiście rzeczy wełniane, ale mam akurat koszulę lnianą, którą będziemy zbierać wodę i wyciskać do pojemnika. Metoda ta jest banalnie prosta. Bierzemy sobie naszą koszulę albo cokolwiek innego i kładziemy ją na trawie. W taki sposób, żeby ona była rozłożona jak największą powierzchnią. Już widać tutaj, że to zaczyna wszystko powoli nasiąkać. Potem bierzemy to i wyciskamy do garnuszka. Ta metoda, jak i te, które pokazaliśmy Wam przed chwilą, najlepiej sprawdza się w takich sytuacjach, kiedy jest mgła, zaczyna tak jak teraz mżyć. Jest taka wilgotna pogoda, ale nie mamy nigdzie w okolicy takiego typowego źródła wody w rodzaju jeziorka, rzeczki, stawu, jakiejś kałuży. Wtedy możemy użyć tego, co właśnie Wam pokazaliśmy.